Icha! Witajcie na kolejnym już odcinku z samolotów War Thundera od A do Z. I dzisiaj z nami jest Ki-43-3 Hayabusa, czyli odmiana Hayabusy wyposażona w dwa działka tutaj na szczycie kadłuba z zapasem 300 sztuk amunicji. No i BRM-4.0 na bitwach realistycznych. Czyli no dużo więcej niż poprzednie dwie, które były no 1.7 i 2.0, o ile dobrze pamiętam. Ale czy to jest jakiś problem? No nie za duży, ponieważ jest to prawdziwy sokół. Rwie się do góry ten ptaszek, no niespodziewanie dobrze bym wręcz powiedział. Jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemna jest Hayabusa, dużo wytrzyma w nurku, całkiem ładnie skręca. Uzbrojenie, no w końcu jest jakieś porządne, dwa działka, no to już jest naprawdę ładnie, no i wygląda, no jak Hayabusa, nie? Czyli pięknie, wspaniale po prostu wygląda, malutki samolot. W środku kokpit też, no niczego sobie, widoczność nie jest najgorsza. Bardzo fajny celownik swoją drogą, podoba mi się. I cóż jeszcze można o nim powiedzieć, no rwie się do góry pięknie. Jeżeli chodzi o kręcenie się, no to oczywiście takie no, standardowo Mustangi, możecie pokręcić, z jakami można popróbować, no łapionki, no to już z pewnością wykręcicie, i 185 też bez większych problemów. Natomiast no, jeśli chodzi o Spitfire, no to już zależy, że tak powiem, no od wielu czynników, od waszego ogarnięcia, od ogarnięcia się przeciwników. Ale generalnie, no, są szanse, choć nie jest to oczywiste, tak mniej więcej wnioskuję. Jakieś wady tego samolotu, no, sztywnieje w nurkowaniu i trzeba uważać. I mam też takie wrażenie, że jak to poprzednie Hayabusa, to taki trochę bezwład jest, jakby środek ciężkości był za blisko przodu, mi się wydaje, ale to takie, trudno mi to sprecyzować, no to trzeba polatać tym samolotem, ale generalnie właśnie jest takie odczucie, że jest trochę przyciężki. No 230 stopni silniki już niestety się grzeje. Na szczęście wystarczy odłączyć wepa i dalej już nie najgorzej, to spada temperatura. Można do niego wziąć 20 minut paliwa, jednak na Saipan ja biorę 30, bo generalnie zauważyłem, że te 20 minut to jest bardzo mało. Hayabusa żłopie, po prostu żłopie paliwo jak alkoholik na odwyku. Znaczy właściwie jak alkoholik, który z powrotem wpadł w cuk po takim ostrym odwyku. No i po prostu żłopie paliwo niesamowicie i to 20 minut to jest mało, dlatego biorę 30. No, oczywiście trochę pokarżam tym swoje właściwości lotne, no, ale przynajmniej jestem w stanie dłużej się utrzymać w powietrzu. Cóż jeszcze można by było o tym samolociku super fajnym powiedzieć? Czyli uważam, że jego BR jest odpowiedni na 4.0? No, myślę, że tak, nie mam z nim jakichś większych problemów. On stanowi wyzwanie dla przeciwników, przeciwnicy stanowią pewne wyzwanie dla niego, jest w porządku. Tak, w ogóle jaką my tu mamy bitwę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 na 6, aha, czyli praktycznie jak zobaczy jakiegoś przeciwnika, to trzeba na niego lecieć. Tak to już wychodzi na tą. Czy na bombowce tym latać? No raczej nie, jednak samolot jest dosyć papierowy. No nie, wytrzymałość powiedzmy na ostrzą nie jest jego jakąś zaletą, no zresztą w ogóle chyba nie ma opancerzenia z tego co pamiętam. Także no, nie polecałbym latania na bombowce, zwłaszcza że popatrz, mamy tu na przykład Focke Wulfa 190, czyli taki samolot no typowo po prostu do walki z bombowcami. Ale tak, cóż my tu widzieliśmy? Widzieliśmy, że Hellcat zniszczył nasz lekki bunkier, a więc kierujemy się w stronę punktu A. 6 kilometrów. 6500 właściwie, no to jest już dosyć ładny pułap, ale wejdziemy wyżej, myślę, że tak 7, może 8. No to jest zawsze pytanie Hayabuso, na ile chcę wejść? No, oczywiście jak najwyżej, ale z drugiej strony przecież trzeba będzie też nurkować, a no ona wytrzyma no sporo w nurku, jakieś 700, no tak cisnąłem nią, ale no jednak troszkę jest to gdzieś zawsze z tyłu głowy. Pamiętaj, z koniu to jest tylko Hayabusa, nie możesz przedobrzyć. Dobra, 7 km. Wrogów nichuchu. Popatrzmy sobie, na razie tylko ten Hellcat coś tam, jakieś punkty sobie nabił. Więc z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że innych wrogów nad A nie mam. A więc gdzież oni mogą być?
Jeśli chodzi o najgorszych przeciwników dla tego samolotu, Thunderbolt, rozpędzony Thunderbolt, rozpędzony Mustang być może, chociaż Mustang T-51, ten zwykły, ale już ten lepszy, rozpędzony Mustang, no, jest wyzwaniem, z pewnością. Jeśli natomiast chodzi o ruskich, no, AK-3P, który jest wyzwaniem dla kogokolwiek, podejrzewam, że jakby go wrzucić na Sabre, to też byłby wyzwaniem, ale już taki Yaki 9, no, są pewnym wyzwaniem, ale da radę z nimi powalczyć. No i 185 jak się rozpędzi, no to też raczej nas zostawi w tyle. Ale jeżeli chodzi o zwrotność, no to już nie ma szans, więc tak, no, samolotik jest całkiem okej. Dobra, no tutaj widzę, Hellcat nam niszczy w zaparte, ale nie ma nikogo innego. Powtarzam się, ale no cóż jeszcze można powiedzieć, nieprawdaż? No cóż, jesteśmy w wspaniałych okolicznościach przyrody nad wyspami Saipan i Tinian. O, tu widzimy trochę folkloru miejscowego, korsarze, proszę bardzo. Gatunek trochę przeznaczony do odstrzału właściwie, ale dalej żywotny, dalej istnieją, choć rzadko się już je widuje. No niestety, ewolucyjnie są już trochę do tyłu. I tak, cóż tu mamy? Mamy właśnie korsarza, mamy Hellcata. Na kogóż by tu się zaczaić? No, powiem szczerze, że no, Hellcat wydaje się jednak trochę groźniejszym przeciwnikiem, tak więc udajmy się na niego. No, oczywiście trochę za szybko nurkujemy. Także, troszkę do góry i obrócić się na Hellcata. Chodź tu, maleńki. Chodź. O, czy ty robisz stójkę? Czy ja dobrze widzę? Maleńki, nie robi się stójki. Nie w taki sposób przynajmniej, no. No chodź, maleńki, no. I co teraz zrobisz? Jestem od ciebie zwrotniejszy, jestem od ciebie szybszy, no. I co zrobisz? No, będziesz uciekał w dół. No, to jest w sumie mądre, dobra. Ja nie mam na tyle stalowych narządów, żeby się skręcać przy takiej prędkości. Wolę jednak sobie uciec po prostu do góry, zresztą i tak już swój cel osiągnąłem. Ty lecisz w dół, więc no cóż, no prędzej czy później cię dorwę. A widzę, że nawet trochę prędzej niż myślałem. No niestety, panie Hellcat, takich rzeczy się raczej nie robi, no niestety, no. No nie robi się takiej stójki, jak przeciwnik jest tuż obok ciebie, no. No, to była zbrodnia przeciwko dobrej awiacji, no. No dobra, panie korsarz, no i co, pan chcesz pewnie dołączyć do swojego braciszka w Hellcacie, tak? No to chodź. O, jej, bardzo mnie przykro, no ale no cóż, no nie masz pan skrzydła, no mówiłem, no korsarze, no to słaby gatunek, no już przeznaczony na odstrzał, ale proszę państwa, za nami Spitfire, no to z pewnością nie jest gatunek słaby. Dobrze, ja myślę, że dołączyłbym do Hayabuzy, zwłaszcza, że widzę, ona chce ukraść mojego fraga i strzela do tego bogu ducha, no i oczywiście nie będzie fraga, a w ogóle przepraszam bardzo, Nippon Banzai oraz Banzai! Za asystę, dobrze, Spitfire sobie leci za nami, o, dobra, do góry, oki doki, sir. O, nawet proszę bardzo, korsarz. Przyznał, że to powinien, być naszym fragiem, a ten Ki-43 zanim leciał wypruł całe ammo, no ale no cóż, no, znaczy no pewnie, może nie całe, ale z pewnością sporo i to było całkowicie niepotrzebnie, no ale cóż. Tak to bywa, nie? No trzeba walczyć o swoje do końca. Ja postanowiłem, że nie chcę, no i zostałem ukarany jedynie asystą zamiast samolotu zniszczonego. No bywa, no life is brutal, no tag life można powiedzieć. Nie wiem, jak się w sumie to czyta, fag life, tag life. Nie wiem, zawsze miałem kłopoty z odprawną odczytem angielskiego słownictwa. W międzyczasie tak, pan wielbiciel celów naziemnych został już strącony, no został Spitfire i zostało jeszcze dwóch jakichś niezidentyfikowanych za bardzo. A u nas zginął tylko ten B7A2 i to z ręki lotniskowców. Atakują naszą flotę lotniskowców, no to jest... To jest już niebezpieczne, bo to pewnie oznacza, że jest jakiś B25 w pobliżu. A to jest dla mnie bardzo niefajna informacja. W ogóle Spitfire, czyżby chciał iść ze mną na Hedona?
Chyba tak. I on myśli, że ja go przyjmę. No proszę państwa, cóż za... jakby to powiedzieć... dobrze traktujący życie Spitfire. No niestety... traktował życie ciepło, życie potraktowało ciepło i jego. No cóż... po prostu można powiedzieć, że jest u niego tak cieplutko, jak u was po moim sucharze. O, skoniu, ty taki zabawny. No chyba nie. W każdym bądź razie tak. Wystrzeliłem 56 pocisków i zostało dwóch wrogów. No, proszę. Nasze lotniskowce są atakowane. Czyżbym wyczuwał B-25? Stalową fortecę nie do pokonania, według niektórych. I w sumie, wnioskując po moim ostatnim odcinku, może tak być, że jest to teraz dosyć wytrzymały samolot. Niczym B-17, ale nie przesądzajmy jeszcze. No, w sumie, jeżeli on tak długo lata już koło tych lotniskowców i nic mu jeszcze nie zrobiły, no, to coś za tym przemawia, ale spokojnie zobaczymy, czy pociski cesarza mu coś zrobią. Tak, w ogóle, że B-25 ma teraz ładunek wystarczający na zniszczenie lotniskowca, to powiem szczerze, jestem zdumiony. Jestem naprawdę zdumiony. No dobra, niech ma tak pasjonujący komentarz. Tak, o samolocie, cóż jeszcze można być o samolocie, no bo przecież nie będziecie tylko jakiegoś sucharowych komentarzy słuchać, nieprawdaż? Tak myślę. No oczywiście trzeba mieć dosyć lekki palec na spuście, no nie można mieć ciężkiego palca na spuście, no nie można, ale to praktycznie na żadnym samolocie, z wyjątkiem Thunderbolta, Thunderbolt jest wyjątkiem, ale to generalnie jest samolot wyjątek. Czyżby ktoś tu wracał po udanym rekonesansie? Proszę. Dobrze, przytulimy go. Dajmy znać jeszcze mojej drużynie. Oj, przepraszam, Caps Lock, przepraszam. Dobrze, moja drużyno, dałem ci znać, że jest obok mnie jeden przeciwnik, na którego, może by zacząć lot nurkowy. A co tam, weźmy się pomału, zacznijmy rozpędzać, co by go w tych chmurach nie zgubić. Tu nawet dwóch jest obok mnie, no proszę. O, dobrze, tu powinni dostać teraz info, gdzież to ja jestem. Tu są chyba w ogóle B-25 i prawdopodobnie chcą się schować w chmurach. Udało im się to na razie, gdyż ich nie widzę, ale spróbujmy, zobaczmy. Znurkujmy pod podstawę chmur i zobaczymy, czy są dalej, czy nie ma ich. Dobra, 630 na godzinę, to już jest dosyć spora prędkość. Ale... ja trochę za asekurancko latam obecnie w nurku. Ale wolę się po prostu nie rozbić zawsze. Ja zawsze wolę się nie rozbić, troszeczkę wolniej polecieć. Powiedzmy, mam kogoś na ogonie i trzeba bardzo szybko temu przeciwdziałać. Ale tak, to ja raczej wolę... się nie rozbić. Dobrze, a więc one były gdzieś tutaj. Nie cierpię walczyć w chmurach i to jeszcze z B-25 w takim papierowym samolocie. No, powiedzmy, że to nie jest coś, o czym zawsze marzyłem. O, są, dobra. Chodź. Oj, nie. Dobrze. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, dobra. Nie! O kur... Nie! Za bardzo do góry! Dobra. Nippon Banzai! Nippon Banzai! Jesteś tu! Zestrzelę cię! Zobaczysz! Na chwałę wielkiego cesarza, zestrzelę cię! Czy ja się zgasiłem? Tak! To szybko! Na lotnisko! Szybciutko! Nawet nie ma o czym mówić! Na lotnisko! Jezu! Ale widzieliście, po prostu pierwszy pocisk i od razu już, nie było mnie po prostu,
Ajajaj, no B25, no B25 po prostu, co zrobisz? No nic nie zrobisz, panie, nic pan nie zrobisz. Tak nie powinniście atakować B25. No dobra, no. Minuta, no, spokojnie powinienem dolecieć. W razie czego będzie pokaz szybowania, ale myślę, że nawet nie będzie on konieczny. Przynajmniej, no, przynajmniej je znalazłem. Tyle mojej zasługi. Okej. Dowleczmy się na ich lotnisko. Znaczy na nasze lotnisko. Dopóki przynajmniej czołgi je przyjadą. Jezu, szybko! O, brawo, 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 panie klon komando. Shaun 7-8 został zestrzelony. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tak, gdzie popełniłem błąd? No... Na siłę chciałem atakować z góry, jak to jestem przyzwyczajony, a powinienem raczej polecieć w dół, znurkować i od dołu ich próbować zniszczyć. No ale no cóż... W końcowej fazie tak próbowałem, ale trochę za bardzo się podpaliłem, poszedłem do góry i już nie dało rady uciec przed ichnimi karabinami. No... Bywa. Bywa, 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 nie? Nie, szybko podwozie, zanim się urwie, dobrze, dobrze. O, w ogóle już zestrzelili te 2B25, no. No to jest, no nie, to zmienię. No KI-43 się tak średnio nadaje, no bo jest papierowy, chociaż miałem szczęście, że się zgasiłem, to było niewątpliwie szczęściem. Dobrze, jeszcze zdążę wylądować, nie zdążyłem wylądować, no niestety. Ale myślę, że bitwa była całkiem niezła, powinny być dwa fragi, no niestety korsarza mi ukradli. Znaczy, no w sumie powinienem go dobić, no ale... Myślałem, że będzie bardziej spadał, a on sobie jeszcze leciał na tej połówce skrzydła, no. Takich rzeczy się niestety nie przewidzi. I dostałem 7,5 tysiąca lwów! Jeeeej! Cieszmy się wszyscy! No i tak, generalnie KI-43 mogę z całą pewnością polecić. Jest to samolocik taki w miarę kompletny. I po prostu nie atakujcie nim B25 tak jak ja to zrobiłem. A tymczasem do usłyszenia i trzymajcie się. Do zobaczenia na odcinku z KI-61. Hej!